Osoba niepełnosprawna nie ma lekkiego życia, szczególnie polski niepełnosprawny. Choć bariery architektoniczne pomału już znikają, to w kość może dalej dać brak pracy, bo sama renta nie wystarcza na utrzymanie. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jako bezrobotni jest około 500 osób niepełnosprawnych. Ze znalezieniem pracy problem mają wszyscy, choć wydaje się, że osoby nie w pełni sprawne mają trochę trudniej. Na szczęście są takie, którym się to udaje. Ja w naszej firmie zatrudniony jestem już ponad 10 lat. Więc nasza współpraca układa się fajnie. Mam stanowisko pracy, zajmuję się grafiką, reklamą, formularzami medycznymi, wszystko związane z poligrafią, także jestem w tym kierunku wykształcony. Jak sam mówi, by znaleźć zatrudnienie, potrzebna jest motywacja do szukania pracy oraz wyjście do ludzi, bo praca sama człowieka nie znajdzie. Nieocenione wydają się również kursy, które czynią kandydata na pracownika atrakcyjniejszym. Doskonałym przykładem jest Kasia, telemarketerka. Różne szkolenia mam odnośnie na przykład posługiwania się komputerem. Jakie były możliwości, to chyba wszystkie zrobiłam. No i przez, nie wiem, tak policzyć, to może z 5-6 lat już ogólnie pracuję na komputerze w domu. Możliwość zatrudnienia będą miały osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, biorące udział w szkoleniu Ekonomia Społeczna a Niepełnosprawni. 6 z nich, które ukończą pełen cykl szkoleniowy, będą miały możliwość odbycia 4-miesięcznego płatnego stażu. Do tej pory przeprowadzono jednodniowe szkolenia w ościennych powiatach. Są to szkolenia takie wprowadzające w tematykę ekonomii społecznej, czyli mówimy o takich ogólnych, podajemy ogólne informacje dotyczące ekonomii społecznej, różnych form aktywności dla osób niepełnosprawnych, mówimy o tym, jak można wyjść z domu, jak można wyjść, jakie mamy sposoby na wyjście z domu, co można robić, jeśli nie mamy pracy na otwartym rynku. Problem znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne jest tematem dość szerokim. Zaczyna się od wiary we własne możliwości, a kończy się na podejściu pracodawców. Często pracodawcy boją się współpracować z osobami niepełnosprawnymi i bardzo niesłusznie, bo osoby niepełnosprawne są pełnowartościowymi pracownikami, mogą wnieść bardzo dużo dla rozwoju firmy i my staramy się pokazać i nauczyć osoby niepełnosprawne, jak mają się prezentować, jak mają podejmować inicjatywy, żeby pracodawcy również w to uwierzyli. Niechęć pracodawców do zatrudnienia niepełnosprawnych według Marcina Sobaszka wynika z ich braku świadomości, jak wiele mogą skorzystać. To jest pewien stereotyp, który się rodzi w głowach pracodawców. Nie wiedzą, że jest to pełnowartościowy pracownik. Nie wiedzą, że przy zastosowaniu kilku drobnych udogodnień, pomocy osobom niepełnosprawnym mogą mieć bardzo skutecznego, ale też wiernego pracownika, bo osoba niepełnosprawna, jeżeli dostanie tą pracę, to będzie starała się ją za wszelką cenę utrzymać. Zwalczanie stereotypów to żmudna praca. Zamiast więc oglądać się na innych, warto zacząć od zmiany swojego nastawienia.